zimno, mokro, wiecznie trzeba się gdzieś schować. Jesteśmy na miejscu, szukamy pasów. No niestety trochę pada, dlatego tym razem pobijamy kulę. W czterech ścianach. Idziemy spotkać się z dawną paką. Ale będzie też o lunie, nie martwcie się. Dobra, uruchamiam cyfrowe pasy. Idziemy. Znajdujemy się na ulicy Jagiellońskiej 7. I idziemy do 7 Clubu. Tu jest Alfa Marcina, nie ma Alfy. Alfunia się nie psuje, jedzie. Tak jak za każdym razem mamy dobrą pogodę, tak dzisiaj jest fatalna. Mgliście, mokro. Jest, tutaj, dobra. O, rzeczywiście, przed nami, dobra. No szkoda, że nie wziąłem piłki do kosza. No idealna pogoda, otwarte boisko, no pięknie. Jak na basen wejście. Tak, też mi się tak skojarzyło. Jak Olunia, strajk za strajkiem, co? Sper był. Sper. Za drugim razem. Wyszperałeś go. I'm slamming it tonight. You guys are dead in the water. Ale jest tutaj dużo rozrywki, jest cymbergaj, są rzutki, są piłkarzyki, bilar. Piwo bezalkoholowe. Nie, nie ma alkoholu. Bezalkoholowe. A, no tak, nie ma alkoholu. Tam bokser oczywiście, także na wypad taki na luzaku za niewielkie pieniądze. Tak myślę. Pizzę zamówić. O, jest pizzka. No widzisz, a my chcieliśmy gdzieś iść. Olek, dziurka, która ci nie odmówi. Nawet trzy. Byłem, który? Byłem trzeci. O, mi Oskar trzeci na końcu. Wychodzimy, pograliśmy godzinkę. Nie przedłużaliśmy dlatego, że uczciwie mówiąc, jeśli zależy wam na rozrywce takiej luźnej, bez takiej zawodowej rywalizacji, to miejsce jest bardzo fajne i tanie przede wszystkim. Jeżeli jesteście w zdrowej rywalizacji, gdzie jesteście jakimiś, nie wiem, frikami bowlingu, gdzie potrzeba wam dobrze przygotowanego toru. No to nie tutaj, ale... Anyway. Chwilę spędzić ze znajomymi jak najbardziej. Bardziej jako taka posiaduwa urozmaicona o rzucanie kręgli albo tam bilar czy coś takiego. Luźne spędzenie czasu. Niż zawodowe przygotowanie się do rozgrywki. Just dropped in to see what condition my condition was in. Taki drobny update z dnia wczorajszego. Jak widzicie, nie zostaliśmy dłużej na kręglach, nie mieliśmy tam ochoty dłużej zostawać. Szukaliśmy innych opcji, ale z braku innych opcji wylądowaliśmy u nas w mieszkaniu. Pograliśmy na konsoli, posłuchaliśmy winyli, no fajnie sobie pogadaliśmy, naprawdę było miło, fajnie spędziliśmy czas. I dobrze nam się wspominało stare lata, no bo tam kilka osób z nich, które widzieliście, to było z mojej starej paczki. Przygotujcie się na materiał, w którym wystąpi nasz członek rodziny, który tutaj siedzi za mną. Chodź, Miziu, pokaż się do kamery. Chodź, mój maluszku. O, jak się... O, taka mała. Mała taka. O, małe szczęście. Nie? O. Także o nim niedługo będzie większy materiał. Mam nadzieję, że lubicie zwierzaki i psiaki i wam się go spodoba. Nie? Mruczando moje, zarośnięte. Leć. Trzeba cię ogolić. Tak, ogolić pieska. Mam nadzieję, że podobała wam się ta inna trochę forma niż zwykle. I bardzo dziękuję za wszelkie lajki, komentarze, udostępnianie. I widzimy się na kolejnym materiale. Cześć! I woke up this morning with the sun down, shining in.